Dzień dobry Państwu, witam bardzo gorąco i serdecznie i zapraszam do programu Herbatka z Krzyśkiem. Krzysztof Arsenowicz i moi wspaniali, cudowni goście, o których marzyłem i w końcu mam. Udało wam się przyjechać. Jestem szczęśliwy, a nasi telewidzowie 100% na pewno, a zatem Liliana Parapiekarska i Andrzej Piekarski. Bardzo nam miło. Witam Was bardzo serdecznie. Kochani, powiem tak. Wnieśliście tutaj na naszą scenę teatralną, kabaretową, jakąkolwiek, wszystkie przedstawienia, które się odbywały w Chicago, dużo radości, dużo zawodowej kultury i przede wszystkim osobistego takiego zaangażowania. I za to Wam serdecznie dziękuję w imieniu tych, którzy mieli przyjemność z Wami występować. Dar nieprawdopodobny. I jeżeli mamy zacząć od czegokolwiek, Państwo w to nie uwierzą, to musimy wrócić do roku 1983 roku, bowiem Państwo Piekarscy zjawili się wówczas w Chicago. Kto chce pierwszy powiedzieć, jak to był? Andrzeju, Lila? Także obchodzimy teraz 40-lecie pobytu. Jutro. Jutro? Nie, już było wcześniej, 5 kwietnia. Przyjechaliśmy Polski, najpierw przez Kanadę, dopiero do Ameryki. Przez Kanadę, bo pierwsze imprezy. Trasa koncertowa. Trasy była koncertowe przez zaczynały się zawsze w Kanadzie od Montrealu. Montreal, Toronto, Ottawa, prawda? No tak, piękne miasta. Cudne miasta. Stolica. Tak jest, Kanada. Prawda? Ale powiedzcie mi jedną rzecz. Przyjechaliście na czyje zaproszenie? Przyjechaliśmy na zaproszenie Jana Wojewódki. Znany menadżer, Państwo na pewno pamiętają. Znany impresario, tak. Impresario i przede wszystkim kiedyś śpiewak. Tak jest. Nie tylko śpiewak. I aktor też. Raczej dyrygent, on był muzykiem. Tak, bo on skończył również dyrygenturę. Śpiewał również. No to takie ciekawostki, dzięki którym się tutaj dowiadujemy o panu Janie, który tutaj też dużo zrobił wspaniałych imprez. Mogę tylko dodać, że kiedy pani Maria Fołtynówna, znana śpiewaczka na świecie w ogóle, przyjeżdżała z operą Halka Stanisława Moniuszki, właśnie Janek Wojewódka dyrygował uwerturą. Poważnie? Tak. To jest ciekawostka, której kompletnie nie znałem, a się troszeczkę interesuję tym. W każdym razie miałem przyjemność poznać pana Jana, raz tylko, i miał dużo uroku w sobie. Bardzo. Jeszcze poza tym to, że śpiewał, ale śpiewał w takim... Czwórka, wesoła czwórka lotników. To ciekawe, tak. To bardzo ciekawe. Powiedzcie, kochani, tak, bo on był lotnikiem przecież. Był lotnikiem. Tak, który nie latał, ale był. Tak, ale był. W lotnictwie tak. Był. No to ja też byłem lotnikiem, który nie lata, ale to czy on nie był, kochani? On był nawet księdzem, bo był w klasztorze. Poważnie? Tak. Słuchajcie, ale nie o nim rozmawiamy, natomiast te ciekawostki bardzo mnie tutaj urzekają, bo jednak oprócz tego miał pasję i to pasję do sztuki. Przede wszystkim. I był to niezwykle wdzięczny i cudowny, rozkoszny, dowcipny. Bardzo. Dowcipny człowiek. Powiedzcie mi jedną rzecz. Jak się pracowało z Jankiem Wojewódką? No właśnie, był bardzo tolerancyjny, jeżeli chodzi, bo różnie przyjeżdżali tutaj wykonawcy. Byli tacy, którzy się czasami spóźniali i tak dalej, ale on był bardzo, bardzo tolerancyjny, szalenie uprzejmy. No, tak, ale potrafił trzymać to wszystko do kupy. Ale trzymał, zawsze... tak, trzymał to tak. Wszystko w garści, że tak powiem. W garści. To nie był oczywiście wasz pierwszy przyjazd do Stanów Zjednoczonych. Mój był pierwszy. Twój był pierwszy. Mój trzeci. Twój trzeci. Tak. Ale 83. Dlaczego istotny? Dlatego, że w tymże roku postanowiliście sobie przedłużyć nieco pobyt. Tak. Niedużo, bardzo niedużo. Chcieliśmy tylko 3 miesiące może. Może. Tylko 3 miesiące, tak. I te 3 miesiące się zamieniło się w 40 lat. Słuchajcie, to większość w zasadzie tak po 3 miesiącach postanawia sobie, że a może nazbieramy na malucha, tak a jest. Może na Fiata 125P, a może sobie powiększymy mieszkanko i ogólnie rzecz biorąc zostaje się tutaj długo. Długo. 3 miesiące, także się sobie założyli i dlaczego stało się dłużej? Dlaczego stało się dłużej? Po prostu przypadek zrządził, że dostaliśmy się przez przypadek oczywiście
do Feliksa Konarskiego refrena, który tutaj już działał od roku... 65 na stałe, z na tego stałe, co pamiętam. Tak, tak. Tak. Z Wielkiej Brytanii po prostu. Tak, on był w Londynie. On z Londynu tutaj przyjechał. I był też, parę razy w Stanach. I też został. Tak, i w 65 roku z żoną Niną zdecydowali się osiąść tutaj w Chicago. My w odpowiednim momencie jeszcze wrócimy do tej historii wcześniejszej na refrena Wielkiego Człowieka Feliksa Konarskiego, ale mnie interesuje, myślę nie tylko mnie, ale również naszych widzów, to 3 miesiące przeradzające się w 40 lat i raptem przez przypadek, Andrzeju, bo rozmawialiśmy wcześniej nieco o tym, ktoś cię poprosił, żebyś zaśpiewał na... ślubie. Na ślubie. W kościele. W kościele. Tak. I ty... zgodziłem się. I jakie konsekwencje? Z zapytaniem tego kolegi, który właśnie się żenił. Mówię, słuchaj, ale no, musisz mnie zapoznać z organistą, bo ktoś musimy zrobić próbę. Prawda, tak. Na tym. On mówi, oczywiście, spotkaliśmy się właśnie z muzykiem, który na organach miał mi grać i okazał się nim Henryk Wawrzyszek. Tak. Świetny akompaniator. No tak, i z którym się ogromnie zaprzyjaźniliśmy później. Tak, ale to było później. Po odśpiewaniu dwóch tych pieśni takich. A pamiętasz, co to były za pieśni? No, to była Ave Maria Schuberta i potem jak się okazało, a śpiewałem to w Polsce na ślubach. Nie tylko ty. Tak, nie tylko osoby ja. Inne no, to jest kolęda francuska. Aha. Ale słowa... Słowa są dokładnie, słowa jeśli są chodzi o ślub, do, o wesele, do państwa. No, ale paramora była szczęśliwa. Bardzo. Jak najbardziej. Natomiast jeszcze bardziej urzeczony był tym, jak zaśpiewałeś, Henryk Wawrzyczek, bo zrozumiał, że ma tutaj obok siebie człowieka, który świetnie śpiewa. Jak to się przerodziło? Po skończonej imprezie tenże Henio Wawrzyczek powiedział nam, że będzie chciał z nami, że tak powiem, utrzymać jakąś znajomość, kontakt i tak dalej. Tak się stało. Trzeba będzie zrobić może jakieś imprezy. A że on był bardzo prężnym organizatorem, nie tylko muzykiem, ale i organizatorem, on prowadził tutaj od Mówimy lat. Tu o Henryku Wawrzyczku. Tak. O Henryku Wawrzyczku, on prowadził taki swój cykl muzyczny pod tytułem Spotkania z muzyką. I zawsze to były nowe, przez niego aranżowane spotkania, byli śpiewacy z opery tutaj chicagowskiej i nie tylko. Tak. Śpiewał również potem, bo też został też nasz znakomity tenor z Polski, to był Józek Chomik. No tak, znakomity tenor. Tak, tak. Który też właśnie razem z Heniem i z Brygidą Bziukiewicz też właśnie brali udział. Mistrzyni chyba Polski wygrała ten konkurs piękności. Nie, mistrzyni Polski. Ona była wicemistrzem. Była wicemistrz świata. Ale była piękna i się do tego pięknie śpiewała. Tak, no tak sobie. Ale wracając właśnie do Henryka, mówię, ponieważ Henryk był akompaniatorem refrena, czyli Feliksa Konarskiego i, że tak powiem, zaanonsował nas w jakiś sposób, że ma takie osoby, które śpiewają. Refren się zainteresował, no i po prostu umówiliśmy się na spotkanie u refrena. Tak, to zwróćmy uwagę, przepraszam, że się przerwę, że to było lat 40 temu. Myśmy byli 40 lat młodsi. Tę grupę, znaczy, którą tego nie musisz zaznaczać, że jesteś 40 lat młodszy, bo ja już się pogubiłem i ty masz, cały czas wyglądasz pięknie, nie zmieniasz się. Dzięki jeszcze mi zaznaczasz, że 40 lat byłeś młodszy. To jest Stepanie, miałeś 5 latek, czy co? Tak. Końcówka była 5. No ale nie, wracajmy, rzeczywiście, i była sytuacja jest prosta. Śpiew, wesele, Ave Maria, Heniu Wawrzyczek mówi, panie Feliksie, mam takiego faceta, że proszę pana, pan nie pożałuje. Prawdopodobnie tak było. Nie prawdopodobnie wiem, tak było i pan Feliks mówi, dobra, to dawaj ich tutaj do mnie. Przyprowadź ich. Tak. Słuchajcie, pierwsze zetknięcie z Feliksem Konarskim, czyli z refrenem, z legendą. Z legendą, absolutnie. Z legendą. Mieliście jakąś tremę, jak dowiedzieliście się, że macie się spotkać? Czy... Nie, to nie była trema teatralna, powiedzmy. No tak. To była bardziej ekscytacja, mówię, jak dla mnie. Tak. Bo tak. ja
wcześniej... A i zaszczyt też pewien? Jak to... No jak no, najbardziej, oczywiście, że tak. Chociaż ja już go widziałem wcześniej, będąc pierwszy raz w Stanach tutaj, wykonywałem wiązankę piosenek żołnierskich i partyzanckich, w którym również był Czerwone Maki na Monte Cassino. Nie wiedziałem, że on był na widowni. Kiedy była przerwa w programie, on wszedł, wtedy nas... Przyszedł za kulisy. Tak, wtedy nas Henryk Michalski wtedy ściągnął tutaj i przyszedł i wręczył mi oryginał Czerwonych Maków, tekst z pierwszymi linijkami. I nuty też mamy. Nuty mamy cały czas. Niesamowite. W każdym razie już go wtedy widziałem i miałem pierwszy raz. Miałem ten Ale miałeś ten... świadomość, że jest na widowni, czy nie? Nie, on nie, dopiero nie, jak nie, nie. wszedł do garderoby i Michalski mówi, słuchajcie, przychodzi pan refren, chciał wam tutaj pogratulować. No to wtedy żeśmy się bardzo ucieszyli, no i miłe było spotkanie. On oczywiście wręczył nam, mnie wręczył. Herbatka, widać, że ze szczęścia ci tutaj tak. zaschł. Także lepiej, ale teraz mam pytanie dotyczące tego, że musicie się po 83 roku spotkać z nim i ze świadomością, że on wam coś zaproponuje. Co to było? Właśnie nie, myśmy nie wiedzieli, nie? że on nam zaproponuje. Chciał się spotkać. To było tak. spotkanie, chciał nas zobaczyć. Aha. Ale wiesz co, jeszcze była taka rzecz, że Heniek już znał mój głos, bo myśmy sobie robili próby i chcieliśmy zrobić wspólny program. On nam miał akompaniować, więc on wiedział, jak ja śpiewam. Aha. I on po prostu opisał refrenowi, jakiego typu głos mam. Także jak myśmy przyszli na to spotkanie, które się okazało potem już próbą właściwie, to ja dostałam od razu piosenkę i moja pierwsza piosenka, Proszę. Którą on mi dał, no faktycznie zupełnie na mój głos. To w twojej tesyturze obsadzona, tak, jak pewniak tak zwany. Jak bociany na wiosnę, piękna rzecz. Piękna rzecz, ja wiem, znam ten utwór. Tak. Przepiękny utwór, to jego utwór, tak jego jest. Kompozycja i jego tak, tekst. Tak jest. Tak. Śliczny utwór, taki naprawdę tak, dotykający. Tak, on ma bardzo dużo, mówię, głównie to jest znany z tego, z pieśni Czerwone Maki. No tak. On napisał bardzo wiele rzeczy. On pisał przed wojną również. Do kabaretów. Do kabaretów. Wiosna jest nareszcie. On pisał dużo szlagier. Rzeczy, które pisał pod różnymi pseudonimami. Więc mówię, są takie rzeczy, które nawet nie są wychwycone, że to jest jego. Niektóre rzeczy, które są jego, na przykład były przypisane Hemarowi. Poważnie? Potem, tak, potem Młynarski to prostował. Bardzo to prostował. Tak, 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 to prostował. No szkoda, że nie doszło do tego, że się spotkali panowie, miał powstać program. Właśnie Felix Konarski w Warszawie w reżyserii Wojciecha Młynarskiego, tak. ale to jest zupełnie inna para, że tak, tak powiem, tak. historii. Tak. Inna część Dodam historii. Tylko, że refren został ochrzczony przez Konrada Toma. Aha, nazwa jego pseudonim. Jego sceniczny pseudonim. Refren nadał mu Konrad Tom. O tak? Tak. Wiecie, że czasami się zastanawiałam i nie wiedziałam, dlaczego Felix Konarski i mówię, skąd ten refren, tak, nie? Tak. I tak dalej. To teraz już wiemy. Tak. Teraz już wiemy. Słuchajcie, no więc tak, dobrze. No niby nic, a tak to się zaczęło właśnie tutaj. Niby nic, a tak to się zaczęło, słuchajcie. Ja wam powiem jedną rzecz. Dzięki temu raptem się pojawiły dwie osoby, czyli ty, Lilu i Andrzej. Tak. I po zaśpiewaniu zarówno przez ciebie i Andrzeja też, co się dalej działo, powiedzcie? Nie, on tylko wiedział, że ja w ogóle żeśmy rozmawiali tak jak teraz. Rozmawiamy sobie na takim luzie i tak, tak. dalej. W ogóle on tworzył taką atmosferę, taką bliskość. Tak jakbyśmy się już znali, rozumiesz? Z niego emanowała jakaś taka... Ciepło, jakaś tak, taka... Takie ciepło, tak ciepło, taka normalność, nie normalność, nie skrępowanie. Ja wam coś powiem. Słuchaj, przepraszam cię, a może znasz taką, to nie jest anegdota właściwie, bo to jest prawda. Tak. Jak refren i Nina Oleńska mieli panią, która tam sprzątała u nich. I
Nina Olejska, czyli żona. Tak, Nina Olejska i mieli panią, która tam u nich sprzątała. I sprzątając sobie tam u nich, Feluj sobie siedział tam coś przy maszynie i pisał, a ona sprzątała i sobie tam nuciła właśnie czerwone maki. Tak. Na co Nina Olejska zapytała się, mówi, czy ty wiesz, kto to napisał? A ona mówi, nie wiem. Mówi, ten pan, który tam siedzi właśnie przy maszynie do pisania. A ona, o Jezu, to ja nie wiedziałam, że ja w historii sprzątam. To bardzo zabawne. No. Pracuję, ona nie powiedziała, sprzątam. Nie, sprzątam pracuję. Historii. Tak, sprzątam tak. Historii. Jakkolwiek, w każdym razie to rzeczywiście niesamowite, tym bardziej, że jak sami zaznaczyliście, ja tylko raz spotkałem pana refrena, o tym nie będę mówił, bo zrobił cudowne wrażenie, no byłem zaszczycony. I teraz powiedzcie tak, zaczęło się tak, że zaśpiewaliście utwór ty, Lila i ty, Andrzeju. Każde swoje. Każde swoje, to był utwór i dostaliśmy rolę, bo wtedy to chyba pierwsze, co myśmy mieli, to chyba było, ponieważ on pisał co roku, w Ogrodzie Woźniaka odbywały się dożynki. Dożynki, na które on pisał taką małą sztukę, jednogodzinną, to zawsze było aktualne. Czyli bieżące takie, wszystkie te polityczne historie, które się działy w Polsce. Także myśmy oprócz śpiewania dostaliśmy rolę od razu. Rolę, tak jest. Ja wam powiem jedną rzecz, drodzy państwo, bo tutaj jest, o tyle jest to aktualne i przekorne, że Teatr Refrena prezentuje rewię pod tytułem Ciastko z Kremlem. Tak, to było jedno też. Nie z Kremlem, tylko Ciastko z Kremlem. Ciastko z Kremlem i to też było aktualne, bo to odnosiło się do relacji. Tak jest. Czyli Barbara Kożuchowska, Julita Broczkowska, tu siedząca Andrzej Piekarski, Liliana Piekarska oczywiście, Stefan Wicik, refren przy akompaniamencie, oczywiście Henryka Wawrzyczka. Halo? Czy to pani Wisia? Tak, kto mówi? Czy pani Kowalski, genio? Czy pani siedzi, czy pani stoi? Nie stoi, a dlaczego? To dobrze, że pani stoi, bo jakby pani się siedziała, to by pani zleciała z krzesła. O. Mam dla pani bardzo ciekawą nowinkę. To płonę z ciekawości, to błagam szybko, bo się spieszę na rejdzie refrena. Już. Wicik, proszę panią, jest synem Kożuchowski. Nie wierzę. A jeszcze z Polski, z dawnych czasów. A to jest niemożliwe, przecież on jest na to za stary, a ona za młody. Tak, lata nie grają roli, bo sobie odejmuje, ona sobie dodaje. Wchodzi. Zresztą Urban to potwierdził. O? Urban, no przyjechał tutaj na zaproszenie wojewódzki z gałązką rozmarynu. Roczkowską na jakiś ciastka z kremem. To błagam panią, niech pani tego nie powtarza, bo to podobno tajemnica na razie. Ale skąd, no przecież pan wie, że u mnie to jak studi. Dobrze, jak się dowiem czegoś nowego, ciekawego, to do pani natychmiast zadzwonię. Na razie bye bye. Bye bye, do widzenia. Ole, ole, obiecał jej w noc księżycową, że z gwiazd, które świecą, na szyjnik jej zrobi, że z nieba je zdejmie, dał słowo. Ole, ole, do grzechu namawiał po nocy, broniła się jeszcze, a on tylko spojrzał i już nie starczyło jej mocy. Pamiętacie w ogóle to ciastko z Kremlem? Co nieco? Słuchaj. Pamiętamy, wiesz, czasami sobie słuchajcie, jakieś... muszę to państwu powiedzieć, pokazać jeszcze. Od Adama do Saddama. Tak. Też. To było nawiązanie do Husseina? Tak jest. Jak najbardziej. Tak. Grałeś z Husseina, Andrzeju? Nie. Janusz Letko grał. Tak. Znaczy może nie tyle Husseina, co jakiegoś tam... Araba. Tak jest. Wiem, słyszałem od wielu osób i ci, którzy tutaj towarzyszyli występom i przychodzili na przedstawienia, które pisał pan Felix Konarski, powiedzcie, jak było z widownią, jak ludzie? Nic się nie zmieniło do dzisiejszego dnia.
Te były rewie, bo się tak nazywały jego przedstawienia, gdzie było dużo, nie powiem, że bardzo dużo, ale było dużo osób. Szczególnie jak występowaliśmy na Pięterku u Kowalczyka. Kowalczyka. Na scenie, którą zrobił dla Violetti Villas. Na Milwaukee, tak. Na Milwaukee, tak. Także tam też było, ale było także też niewiele, on zresztą świetnie... Czyli w Orbicie. Tak, w Orbicie. Na górze, tak. Świetny wiersz napisał na ten temat, dlaczego mało ludzi przychodzi na występy tutaj rodzimych naszych artystów. Jest tutaj taki wierszyk. Jest jeden z tych książek, tak? Oczywiście, tak. Zaraz znajdziemy ten wierszyk. Porozmawiać z Lilą, ja na chwilę znajdę. Zaraz zobaczymy, w której to książce, w tej grubszej. Zaraz Andrzej znajdzie. Tak. Słuchaj, powiedz mi jedną rzecz, Lila. Jeżeli chodzi o kostiumy, bo to dosyć zagadkowa historia, wyście sami sobie to organizowali, ktoś wam to załatwiał, mieliście kostiumologa, kostiumolożkę, scenografa, nie. Jak to było w ogóle? Nie, Krzysiu, nie. Myśmy sami po prostu mieli swoje rzeczy, swoje ciuchy. Jeśli chodzi o nas, o dziewczyny, to bardzo często z Julitą Mroczkowską, z Basią Kożuchowską, myśmy sobie wymieniały nawet te rzeczy. Czasami były rzeczy, które były i na jedną, i na drugą dobre. Więc na przykład w drugiej rewii, jak było potrzebne, to sobie pożyczałyśmy tę kieckę, którą tamta miała w poprzedniej, a bardziej pasowała do danej piosenki. Ja ci powiem, gdybym grał z Andrzejem, to tu był problem zaniany ciuchu, wiesz, muszę ci powiedzieć. Ale byśmy sobie i tak poradzili. Na pewno nakrycie głowy by pasowało. Tak jest. Także ogólnie rzecz biorąc, ale rzeczywiście było tak, że raz było dużo ludzi, raz było mniej. Tak jest. Ale Polonia bardziej uczestniczyła w tych przedsięwzięciach teatralnych? Tak, wiesz, właściwie to ta Polonia starsza trochę. Jak myśmy przyjechali... No wówczas nie taka starsza. To jeszcze było bardzo dużo tej Polonii takiej powojennej, wiesz? Mm. To wtedy to faktycznie, wiesz, ludzie byli zainteresowani, chcieli to oglądać. Nie było zbyt wiele młodych osób wtedy. Potem po prostu to wszystko zaczęło lekko zanikać. Także mówię, już właściwie po odejściu Felka, no to mówię, to się wszystko tak jakby troszkę skończyło. I jak sam chyba wiesz, na jakichś takich imprezach, które się robi, różnie jest z publicznością. No tak, to prawda. Myśmy jeszcze w kabarecie, potem w kabarecie Bocian, no to publiczność nam na ogół zawsze dopisywała. Tak, bywałem niejednokrotnie, tak. Nawet udało mi się tam parę razy zaśpiewać. Miałam przyjemność czy występować z wami, szczególnie Brycz, tak który jest. Graliśmy, to właśnie Feliksa Konarskiego. Tak. Zabawny sketch, piękny sketch, świetnie żeśmy się bawili, a widownia też. Czy jak pamiętacie, wrażenia odnosicie, że ludzie się też świetnie bawili? Czym to było spowodowane, że było mniej? Zawsze było mniej, cyklicznie było mniej, czy to było tak, że... Właśnie nie mogę znaleźć tego, to bym ci dał. To zaraz znajdziemy, kochany, to tym się nie przejmuj. Andrzejko, odłóż to jakby na chwileczkę. Może przepraszam. Nic się nie dzieje. Słuchajcie, my to znajdziemy na pewno, ale powiem wam tak. Co was nakręcało do pracy pomimo tego? Bo przecież ty robiłeś zupełnie co innego. To nie było twoje zarabianie pieniędzy sztuką, prawda? Żadnego z nas. To nie, myśmy nie byli na etacie. Tak jak teraz, jak robimy teatr, prawda? Tak. Czy przy stoliku, czy innego rodzaju. Przez to nie żyje się z ten tych... nasz zawód jest po prostu dla nas tutaj, to jest hobby. To jest, no ale to was jest po prostu trzyma... można się spełniać. To było odskocznia taki... od tej takiej, że tak powiem, pracy na chleb. Wiesz, co jest jeszcze ciekawe, że po prostu to, że myśmy tutaj cały czas występowali i mówię na przykład, że ja cały czas śpiewałam, jak byliśmy w Polsce, raz w Polsce poprosiła mnie moja przyjaciółka, która pisała teksty, Basia Rybałtowska. Ona między innymi napisała... Świetne teksty. Tak, ona pisała między innymi dla Reginy Pisarek Nie Warto Było. Mhm. I miała... To jest jej Nie Warto tak, Było? Tak, to jest jej, tak. I ona miała... wydawała nową książkę. I poprosiła, czy ja bym mogła zaśpiewać. Nie warto było. Tak. To, tak. Mhm. No i po prostu tam jej piosenki zaśpiewałam. Bardzo dużo ludzi było w Zaspie na tej premierze jej książki. I bardzo dużo z tych starych
znajomych, śpiewających, reżyserów, z którymi była występowałam. Irena Santor, tak, Irena Jurek Połomski. Była Stenia Kozłowska, Janusz Senty. To na pewno był Korpolewski też. No, wiesz, że tego to nie pamiętam, ale w każdym razie... Musiał być, jak była pani Santor. Wiesz, co było dla mnie zaskoczeniem? Dlatego, że do mnie po programie nagle wszyscy z tych dawnych znajomych śpiewających zeszli i było tylko tak, Lilka, to ty tak jeszcze śpiewasz? To już się spisali na straty? Nie, oni po prostu, nie, oni się sami spisali na straty. Już od 20 lat albo dłużej nie występowali. Jednak... Od czasu, właściwie od 89 roku, jak nastały te zmiany, jeśli chodzi o imprezy, o kulturalne sprawy, też się to wszystko zmieniło. I bardzo dużo osób, które normalnie, profesjonalnie występowały, występowały w teatrze muzycznym, na targówku, nagle klaps, zupełnie nic, przestali śpiewać. Dlatego był taki, no dla nich to był szok, że ja ale już Lila, jeszcze śpiewam. Ale nie śpiewali dlatego, że przestali być potrzebni? Tak, po prostu tak. Nie było już... Że nastąpiła zmiana pokoleniowa, tak? Dlaczego tak. Taka zmiana była? Dlatego, że spowodował to stan wojenny. Stan wojenny przekreślił ludziom w ogóle wszystko. Między innymi w tym zawodzie przestały istnieć zespoły, przestały istnieć możliwości występów, prawda? Bo były zamknięte kina, działalność teatralna, estradowa, restauracyjna i tak dalej, i tak dalej. W związku z wiesz, tym... ale potem pomału to się wszystko zaczęło trochę tak, otwierać. Ale ta przerwa jednak zrobiła swoje. Potem ten przełom, 89 rok, ten cały przełom polityczny i tak dalej, to wszystko zmieniło się, jeśli chodzi o... Nastroje. Nie, i o kulturę. Nastroje inny. O kulturę, no oczywiście. Powiedzcie mi, żałujecie, że żeście w 83 roku podjęli taką decyzję? Nie. Nie. Nie żałuję. Nie. Chociaż próbowaliśmy wrócić do Polski, 4 lata mieszkaliśmy. Wyjechaliśmy. Ale to już dużo. Ale to, po 20... to sobie o tym powiemy. Po 25 latach. Po 25 latach pobytu tutaj. Tak. Słuchajcie, ja mam tą niespodziankę, która niespodziankę. To wyście mi pokazali tę niespodziankę. Tak. Bo tu wracamy, zakręcamy koło, jeżeli chodzi o atmosferę, która panowała w pracy, w spotkaniach z panem Feliksem Konarskim. Tutaj jest taki, proszę państwa, talerzyk, który ja posiadam. Talerz i napisał to sam Feliks Konarski refren. Talerz ukradziony refrenowi, rok 1990. Proszę państwa. Wyście to naprawdę podprowadzili? Ale podpisał się. Tak. No nie, ja mówię, że podpisał się, to jest podpis jego. Andrzej rok zawsze zbiera takie różne śmieszne pamiątki. One są śmieszne, ale mają historię, mają tak poczucie jest. Humoru. Tak jest. Bo to świadczy o człowieku, prawda? Że tak. Proszę państwa, wiesz, uwaga, my w telewizji Polwyżyn pokazujemy talerz ukradziony przez piekarskich refrenowi w 1990 roku. Podpisane Feliks Konarski refren. Dziękuję wam, kochani, dzisiaj za to spotkanie. Następne, proszę państwa, będzie też bis, na pewno. Dziękuję i do zobaczenia niebawem. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia.